Byliśmy na Woodstocku, skończył się Woodstock, teraz idziemy na boom. Jesteśmy przed rozwidleniem między Dresden a jakimś innym miejscem, które skręca na Cebulandię. Na Cebulandię, na Wrocław. Przed nami jest Dresden. Tu. Myślisz, że się zatrzyma? Gdzie jesteśmy? Tutaj. Gdzie ta kropeczka? Czekaj. Bo to było Baden-Baden, przed tutaj. Friedburg. I Dreska. Jesteśmy gdzieś po Baden-Baden. Generalnie to znaliśmy chłopatywka Polaka na stacji w Czarnej Dupie. No, zrobił nam zupki, herbatki. Zagrzał nam wodę, no. Było fajnie. Bardzo spoko, tak jak nas nikt nie weźmie. To o 6 mamy podróż. Sam do nas podbił, tak w ogóle jeszcze fajnie. Zauważył, że mam koszulkę z Allegro. Więc... Ej, to dobry pomysł. Zajebisty. Warto było stać chwilę. No się jakieś laski stały tu 5 godzin. Laski. Nigdzie nie idziesz? Nie wiem, ale coś mi się wydaje, że jakieś 150 km do nas. No ale na pewno byśmy byli we Francji. Pewnie nam się udało. Co my zrobiliśmy przez ten cały czas? Wyjechaliśmy z Berlina, zabrał nas hippies, ale jechał ogórkiem takim kwadratowym. No teraz jesteśmy w jakimś Zadupiu, później w tym kamperze jechaliśmy z jakimś Szwajcarem przez całusieńkie Niemcy. 800 kilometrów, coś takiego? Albo 700? Prawie do Baskon chyba. Tu jest Baskon. Tam byliśmy pod granicą francuską. No 40 kilometrów gdzieś no, od. I później spaliśmy na stacji, było zimno. I nas Polak zabrał. Tu, między Dijon a Lyon. I jesteśmy na wyspie, bo tu nic nie staje. No i myślę, że trzeba będzie pójść tam na sam początek, żeby ktoś mógł sobie na przykład jechać z autostrady i nas wziąć. Dnia pierwszego zaliczyliśmy Niemcy, mamy nadzieję, że dnia drugiego zaliczymy Francję. W 4 godzinach stania. Wziął nas z litości jakiś Francuz. No i powiedział, że chyba lepiej jak wyjedziemy z autostrady i zaczniemy szukać czegoś na Portugalię bezpośrednio. Bo dużo tutaj tirów jeździ w ogóle. Zaraz coś zjemy, tam jest przejście graniczne, w sensie nie graniczne, tylko opłata, tak, opłata. Także pozamiatane. Robię piękny napis Bordeaux i Portugalii. Aż kurde. Wieje i świeci słońce. Ale może padać. Ziomek wystawił nas w Limę. Limie? Jesteśmy w dupie. I teraz siedzimy sobie na rondzie w jakiejś francuskiej wsi. Mieliśmy w sklepie jakimś. Zajebiście tanio, w sumie. Emcie przewiało. Emcia nie lubi ewidentnie tych kabrioletów. No bo siedziałam z tyłu, nie mogę się zamienić ze mną. Ciebie piło z pięć rondy. No ładujesz się pierwsze, no to ja nie pracuję. Wiecie, jak jest okropne, nienawidzę kabrioletów. A teraz siedzimy naprawdę na rondzie. A i policja nas zgarnęła i nas wysłali właśnie na rondo. I tam jest Bordeaux. A i Bordeaux. Wino z Bordeaux ile kosztowało? 3 euro? 3,15? W ogóle zauważyłeś jedną zależność? We Francji są krowy tylko brązowe albo białe. Nie ma łaciotek. Thank you.
trzeci. Zimno w Pilgrzymie miłosiernie. Wszędzie ciapy, wszędzie. Klątwa dnia trzeciego. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Irunie. Omijajcie San Sebastian jak najdalej, nie? To jest taka pada. No niby tam dalej ładnie jest, fajna plaża, dużo ludzi. Teraz stoimy na stacji benzynowej dla tirów. Zastanawiamy się, czy ktoś by nas wziął prosto do Portugalii. Ale jak podchodzę do kogoś pytać, to ewidentnie mają nas za rabusiów albo kogoś, komu nie można ufać. Fajny był sklep, fajnie. Zajebiste mleczko. Fajnie by było dzisiaj, ale nie wiem, jestem taka zmęczona, tak mnie boli głowa i wszystko. No źle się czuję, bardzo źle. W sumie za mało spaliśmy, mnie wybiało, biało. Strasznie tu głośno w ogóle jest. Nie wiem, czy nas słychać. W ogóle nie wiem, czy się, gdzie się rozbijemy, bo tam nie ma miejsca. Ogólnie chcemy się rozbić gdzieś tam, gdzie ostatnia lampa. Ale tam wszystkie tiry zawracają, bo to jest właśnie taka stacja dosyć dziwna. No i trochę lipa może być z tym. Ale zobaczymy. Zrobiliśmy jakieś 200 km maksymalnie. Lipa. Myśleliśmy, że przejedziemy dzisiaj Hiszpanię. Dopiero zaczęliśmy, jesteśmy na samym początku Hiszpanii. Tak. Znaliśmy fajnego Francuza i jego nie dziewczynę. Ale spoko, A, i znał Boom Festival, wiedział co to jest. Także jest nadzieja w tych ludziach. Jechał w ogóle prowadzić na boso. Z Bordeaux wyjechaliśmy. O, w ogóle on był z Bordeaux, żeby było tak. Z Bordeaux do tam miejscowości, której nie pamiętam. Zabrał nas Holender. Dobra, kończymy i mamy nadzieję, że jutro się dostaniemy na Boom Festival. Taki był dzień. Taki był dzień trzeci. Wyruszamy na Audi River. Po dniu przerwy jedziemy od razu na Woodstock.